Dziś w obliczu mojej memicznej już niechęci do pololnistyki, a zwłaszcza tej odmiany, która się zalęgła na Uniwersytecie Jagiellońskim, trudne może wydawać się uwierzenie w to, że w 2008 roku Krzysztof, świeżo upieczony olimpijczyk, któremu udało się uniknąć kuli w postaci matury próbnej z języka polskiego za 20%, cieszył się ogromnie, że ma indeks na najstarszą uczelnię w kraju, do Jagiellońskiej Wszechnicy, do ośrodka źrenicy wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej. Trudno byłoby uwierzyć w to, że Krzysztof był wówczas ujotowym fundamentalistą, mówiąc, że to w zasadzie jedyny uniwersytet, który powinien być w Polsce, jedyny, który ma prawo nazywać się uniwersytetem, bo Universitas, Wszechnica, wszystkiego naucza i to od 600 lat. Pamiętam reakcję ludzi wtedy, którzy tak patrzyli na mnie i mówili: wstrzymaj konie, nie nastawiaj się, może być różnie. Dzisiaj piszę już w mediach społecznościowych, że studiowałem niestety na Uniwersytecie Jagiellońskim. To niestety wpisuję jako nazwę kierunku, a przedni dowcip Krzysztof. I nie ukrywam się z moimi traumatycznymi przeżyciami, które wiązały się zwłaszcza z okresem studiów doktoranckich i końcówką studiów magisterskich. Ale dzisiaj to wszystko przypomniało mi się, a nagrywam w środku waszej nocy, a moje popołudnie, jakieś trzeciej nad ranem, całkowicie wzburzony po tym, jak napisali do mnie studenci, że na UJ-cie znów się źle dzieje. Konkretnie przeczytać możecie o tym na profilu na Instagramie Miasto Tłumacze, a ściśle mówiąc w relacji, która się ukazywała w zasadzie od wczoraj na tymżeż profilu i którą będziemy sobie dzisiaj w odcinku Dla Każdego Coś Przykrego na temat mobbingu studenckiego czytać. Czytałem mianowicie, że w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim dzieje się podobna historia jak moja kiedyś. Kropka to kreska pisze, że to była jej pierwsza uczelnia, pierwszy kierunek, że jednak to jest ranga uczelni, no bo to jest Uniwersytet Jagielloński. Więc z pewnością te wszystkie rzeczy, które wydawały się niepokojące, nie powinny niepokoić. I historie te są absolutnie przerażające i dlatego pozwolę sobie je wam przeczytać. Po pierwsze, żeby sprawę nagłośnić, a po drugie, żeby zamiast zwyczajowych źródeł naukowych, które staram się w opisie filmu dawać, tym razem dać wam to, czym Uniwersytet Jagielloński i jego luminarze zgromadzeni na Wydziale Pololnistyki tak się zachwycają, to znaczy literaturę świadectwa. Te, którą mamy podobno, tak byłem uczony, czytać empatycznie, do której się mamy odnosić z szacunkiem, bez żądania właśnie źródeł i w której liczy się właśnie taki kontakt z żyjącym słowem, które zostało utrwalone w materii pisma. Co do sprawy dodam też, że w tym wszystkim najgorsza jest bezsilność. Że na przykład mimo miesięcy nauki na epokowy egzamin, który samej literatury obowiązkowej ma 80 pozycji, u mnie było do 300 nawiasem, w większości w językach obcych, nie jest się w stanie spełnić tych chorych oczekiwań, które stawiane są przed studentem, przez co tak wielu zdolnych ludzi zwyczajnie odchodzi, pomimo prawdziwej pasji do sztuki. Tu jeszcze mamy ten dodatkowy problem, że w odróżnieniu od innych kierunków studiów, kierunki artystyczne są szczególnie wymagające, ponieważ są artystyczne, więc są najmniej obiektywną z wszystkich dziedzin humanistyki. Pamiętajmy, że używamy obiektywnego w znaczeniu intersubiektywnego, ale niemniej w obszarze artystycznym najtrudniej właśnie jest o taki rygor naukowości, dlatego też najłatwiej jest o to, żeby kogoś skrzywdzić poprzez niewłaściwą ocenę już nie tylko jego wiedzy, ale także gustu, dobrego smaku i rozeznania w różnych nurtach artystycznych, ale także ich oceny, bo jest głęboką naiwnością uważać, że na uczelniach i artystycznych, a także na uniwersytetach nie ocenia się podejścia ludzi do sztuki, nie ocenia się ich gustu. Mój gust też oceniano. Pololniści uwielbiają oceniać gust literacki, uwielbiają mówić, że to jest lepsze od czegoś innego. Moja niechęć do całej narracji wywodzącej się od Arystokarczuk bierze się właśnie nie z tego, żebym jakoś się przejmował tą prozą, bo zgadzam się w 100% ze Stanisławem Lebem, że żeby się z nią zgadzać lub nie zgadzać, przede wszystkim trzeba byłoby ją przeczytać, a to już duża strata czasu. Ale zostawiając już nawet te złośliwości, problem naczelny polega nie właśnie na tej prozie, która może nudzić lub nie nudzić, na tym polega sztuka. Może się podobać lub nie. Problem polega na tej narracji, że to ci się musi podobać,
jeśli chcesz się uznawać za erudytę. I ta narracja właśnie bardzo często rodzi się na uczelniach, osobliwie zwłaszcza w toksycznych środowiskach uczelnianych. Nie myślcie sobie, że to jest wszystko. Psychoterapeutka stwierdziła, że po studiach jestem tam ofiarą przemocy. Do tej pory nie mogę dać sobie rady z niską samooceną i syndromem oszustwa. Oszusta, takie przedstawienie wyników własnej pracy wiąże się dla mnie teraz z atakami paniki. To kolejne świadectwo studentka lub studentki. Nawet nie wiesz, jak cieszy mnie poruszenie tematu historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim publicznie. Nieważne, ile razy próbowałam powiedzieć moje zdanie na ten temat szerszej grupie osób, zawsze byłam uciszana. Uważam, że te studia są bardzo obciążające i niszczące psychicznie i zdecydowanie odbierają studentom jakąkolwiek miłość do sztuki. Zachowania niektórych osób nawet w tym, tutaj jest wyciszone, powinny zostać zgłoszone jako psychological abuse dosłownie. Psychical abuse. Studenci też są ludźmi. Czemu jest tak, że musimy to powtarzać? Że uczniowie też są ludźmi, na przykład potrzebują jeść, pić i wydalać? Że studenci też są ludźmi, na przykład mogą mieć gorszy dzień? Czemu ciągle musimy to powtarzać? Czemu ludzie ciągle muszą to powtarzać? Zastanówcie się nad tym. I pomimo nieposiadania doktoratu, również zasługują na szacunek. Jedyne wrażenie, jakie wyniosłem z tych studiów, jest takie, że duża część profesorów traktuje nas jako, to sobie można dopowiedzieć, jako co. Potencjalnych rywali, dowiadujemy się dalej. Na rynku pracy, czyli było troszeczkę lepiej niż przypuszczałem, przez co za przeproszeniem stara się nas zgnoić przy każdej okazji, lecząc własne kompleksy. To już sobie możemy dopowiedzieć bez żadnych problemów. Przypomina mi się to, co kiedyś mój wujek powiedział na temat polskich profesorów, zwłaszcza takich, którzy dostali się na uczelnie w starych dobrych czasach, kiedy liczyło się pochodzenie i stosowna legitymacja stosownej partii. Mianowicie, że są profesorowie znani na całym świecie. Starczysz gdzieś pojadu i wszyscy ich witają. O, Umberto Eco, o, profesor W.H.T. Mitchell i tak dalej, i tak dalej. Profesor Frederick Jameson. Są też profesorowie znani lokalnie. Jadą do Radomia, do Warszawy, Katowic, są witani. Ale są też profesorowie, których pełno spotkałem w swoim życiu, na Wszechnicy Jagiellońskiej, którzy spełniają idealną definicję mojego wujka. Profesora otóż korytarzowego. Czym charakteryzuje się profesor korytarzowy, zapytacie? Ano bardzo prosto. Profesor korytarzowy jest znany od drzwi swojej katedry, przez cały korytarz, aż do drzwi do najbliższego kibla. Poza tym korytarzem nie wiada, kto to jest, nie wiadomo. I przez to narastają w takich ludziach, prędzej czy później, kompleksy. Ponieważ są nieudacznikami, nie powinni się tam znaleźć, są antytalenciem dydaktycznym. Bardzo często też spotykałem ludzi, którzy mieli wykłady jako humaniści. Czyli nie wnosili niczego do rzeczywistości jak inżynierowie. Nie mieli patentów, nie generowali gigantycznego PKB. I nie potrafili jednej, jedynej rzeczy. Mówić! I pisać bardzo często. Czyli you had one job, tak? Że przychodzę do ciebie na wykład i chcę usłyszeć wykład, a nie odczyt na przykład. Nie chcę słyszeć profesora, kartki się jeszcze jąka. Tak, swoją drogą Olga Arystokarczuk podczas odczytu noblowskiego, bo nie, nie był to referat i nie, nie była to mowa. I jeszcze do tego wszystkiego są to profesorowie, wybitni luminarze, którzy nic nie wnieśli do nauki. Duża część profesorów w latach 50., 60., 70., których teksty czytałem, specjalizowała się w książkach pod tytułem wybrane teorie powieści za granicą, tak? O, jestem niesamowity, umiem angielski, przepisałem na język polski to, co napisali za granicą. Studentowi by się powiedział, że to jest plagiat. I profesorowie korytarzowi zdają sobie z tego sprawę, bo głupi aż tak nie są, że są beznadziejni. Co im pozostaje? Wyżywać swoje kompleksy. Właśnie w taki sposób, w jaki dobrze wyczuwają to studenci. Rzuciłam po pierwszym roku, mimo zdania wszystkiego, na piątkę, nie dałam rady psychicznie. W którymś momencie miasto tłumacze włączyła taki widget, gdzie można było anonimowo dzielić się zgłoszeniami, bo oczywiste jest to, że Uniwersytet Jagielloński w Krakowie straszy i studentów, i były pracowników, i absolwentów tym, że będziecie coś o nas źle mówić, to pracy nie dostaniecie, nie znajdziecie nigdzie pracy w Krakowie, bo my tu wszystkich znamy. Nie należy się tego bać, dokładnie tak samo, jak nie należy się bać żałosnego fikania profesora korytarzowego. Nic on wam nie może zrobić. Jedyne, co będzie robił, to szczekał głośno. Psy szczekają, a karawana jedzie dalej. Jagiellonian University może chcecie się temu przyjrzeć.
pytają ludzie, myśląc, że kiedykolwiek uzyskają odpowiedź. Wszystko wskazuje na to, że macie hardy mobbing. Mimo, że do egzaminu ze średniowiecza przygotowywałam się miesiącami, nie podeszłam do niego. Bałam się, że nie umiem za mało, że nie przeczytałam książek w językach obcych, które były podane w sylabusie. Nawiasem mówiąc, jak się podaje książki w językach obcych w sylabusie, to należy je opracować w stosowny sposób. Na przykład, prawda? Chociażby, nie wiem, umieć je przełożyć na wykładzie. Ale rozumiem, że przekład symultaniczny może być powyżej pokrywki profesorów korytarzowych. Po 2 latach zdałam ten egzamin na 5 i zdałam, i zamiast się cieszyć, przez 2 godziny płakałam z wykończenia. Ciekawą sprawą jest też to, że egzamin końcowy z 3 lat wygląda następująco. Teraz zmieniły się zasady i z 60 zagadnień zrobiono 120. Dowiedziałam się o tym przypadkiem w połowie semestru, kiedy dzwoniłam do sekretariatu. Na głównych stronach wciąż nie było o tym żadnej informacji. I wisiało 60 pytań. Żeby było śmieszniej, niektóre nowe zagadnienia w żadnym stopniu zapewne nie odzwierciedlały tego, co było podane w sylabusie, co nawiasem mówiąc też jest problematyczne, ponieważ to dla wszystkich studentów informacja, jeżeli cośkolwiek się dzieje na zajęciach, co nie wynika z sylabusu, czyli z opisu kursu, który jest w internecie i z którym się powinniście zapoznać, zanim pójdziecie, tak jak ja, bezmyślnie na jakąś uczelnię, na jakiś wydział, nie przejrzawszy wcześniej opisu przedmiotów i znajdzie się to, krótko mówiąc, na zajęciach, albo nie dajcie bogowie na zaliczeniu, to macie prawo iść z tym do dziekana do spraw studenckich, macie prawo iść z tym do samorządu, macie prawo iść z tym do rzecznika praw studenta, ponieważ wykładowcy, pisząc sylabus, podpisują umowę między studentem a sobą. Ja dostarczam to, wymagam od ciebie tego. Jeżeli obie strony dowożą, jest zaliczenie i wszystko w porządku. Natomiast ta strona wykładowcza też musi dowieść. Jeżeli nie dowozi i nie dowodzi również własnej wartości, to nie ma żadnego powodu, żeby trzymać taką osobę na uczelni. Nie poszłam na kobyle ze stresu, mimo że się uczyłam. Powtarzałam przez rok. Ciekawa jestem, czy wiele osób też tak miało. Zwróćcie uwagę, że wszystkie te wypowiedzi są zanonimizowane. Osobiście znam minimum 4 osoby, które po odczycie pracy na zajęciach, ładny zwyczaj, zwracały prosto do domu się wypłakać. Ważne chyba jest jeszcze to, że studenci zgłaszali różne sprawy jednostkom wyżej, nic do tej pory jeszcze z tego nie wynikło. Wiecie, co robi promotor prac dyplomowych, jeżeli nie ma pomysłu na seminarium, jeżeli jest nieudacznikiem i profesorem korytarzowym i nie potrafi na przykład na seminarium zrobić warsztatu pisania pracy naukowej? Skąd ludzie mają wiedzieć, jak napisać tekst naukowy? Pierwszy raz piszą bardzo często tekst naukowy. W związku z powyższym, człowiek, który jest na stanowisku profesorskim czy doktorskim, który ma za sobą 10 lat trenowania i pisania tekstów naukowych, jego zasranym obowiązkiem jest pokazać studentowi, w jaki sposób ma to zrobić, jak szukać literatury naukowej, jak wykorzystywać menadżer do cytowania bibliografii, w jaki sposób konstruować pracę, jak konstruować argumentację naukową, zwłaszcza w dobie fake newsów, kiedy jest to bardzo trudne, w jaki sposób docierać do informacji, je weryfikować. Ale nie! Nie, nie, nie! Co robi profesor korytarzowy? No profesor korytarzowy przecież co się będzie męczył i robił zajęcia? Co on się będzie męczył? Wielki jest! Niech studenci za niego zrobią zajęcia. Będą sobie czytać przez całe zajęcia prace dyplomowe. Wiecie skąd to znam? Ponieważ byłem na tej uczelni i wiem jak wyglądają seminaria. Właśnie tak! Czytało się prace dyplomowe. Albo czytało się poezyjki i teksty literackie. Bo przecież po co uczyć się warsztatu? Po co poznawać różne style pisania naukowego? Po co? Można to zrobić prościej. A najlepiej jeszcze, jak się nie przyjdzie na co drugie zajęcia, nie? Wtedy to w ogóle jest fajnie. Fajrant mamy. A dopiero zabawne się robi, jak na poziomie doktorskim, kiedy za każdego doktora jest dodatek do pensji. Kiedy każdy recenzent dostaje 1000 netto za recenzję doktoratu. I później jeszcze wymaga od doktorantów, żeby zapraszali go na obiadek. Razem z całą radą wydziału, ponieważ jest taki zwyczaj, bo to stara uczelnia. I tak jak czeladnik u mistrza cechowego musiał się wykupić, taki student Uniwersytetu Jagiellońskiego musi zaprosić na obiad. Darmozjadów wszystkich tych. I na przykład podczas tego obiadu usłyszeć, a nie będzie etatu dla ciebie, haha, taki dowcip nie będzie, ale głupi, zapłaciłeś nam, nie? To przynajmniej wyżerkę mieliśmy. Jak będziecie mieli, zobowiązuję was wszystkich, studenci drodzy, którzy słuchacie, jakimś cudem będziecie na UJ-cie, zobowiązuję was, jeżeli będziecie mieli zaproszenie na obiad podoktorski, zaproście ich do Maka. Ja miałem to zrobić i żałuję do dzisiaj, że tego nie zrobiłem. Zaproście ich do Maka. Niech zobaczą, w jaki sposób jedzą niższe klasy,
które nie dostają na przykład tysiaka za napisanie pół stroniczki tekstu, bo się więcej nie chce oczywiście napisać recenzji, prawda? Trolujcie ten system, póki jeszcze można, i zwracajcie uwagę na tego rodzaju patologie, bo to są patologie. Jest część kadry, która jest wspaniała i odpowiada merytorycznie. Jak zawsze w każdej instytucji będę powtarzał, że są toksyczne środowiska i są wyjątki, ale niech wyjątki nas nie zwiodą, ponieważ bardzo często te wyjątki muszą uciekać. I kto wie, czy te studentki i studenci, którzy piszą na temat Instytutu Historii Sztuki na UJ-cie, nie mogliby być częścią nowej kadry, która by zmieniła tę instytucję i która by przywróciła Uniwersytet Jagielloński do jego dawnej chwały. Ale jeżeli ci ludzie uciekają z tej uczelni, to nigdy nie będzie rotacji kadr i będą zostawali ci, którzy zawsze zostają od lat. To znaczy będą zostawali dorobkiewicze i będą zostawali hipokryci, którym, że będą grać tak, jak im każą, i nie będą mówić otwarcie, że im się coś nie podoba. Będą zostawać, krótko mówiąc, konformiści. Jest też część kadry, która notorycznie doprowadza studentów do płaczu, albo powszechnie wiadome jest, że oceniane przez nich prac zależy od humoru lub osobistych ocen, czy się nadajesz. Ocena, i dlatego też mówiłem w Dla Każdego Coś Przykrego głośno na temat patologii systemu oceniania. Ocena to ma być feedback. Ocena to nie ma być chłosta pracy dyplomowej, tak czy inaczej napisanej wobec całej grupy. Jeżeli robimy wspólnie seminarium, to mamy sobie nawzajem pomagać. Dobrowolnie. Studenci się na to muszą zgodzić. A chłostanie śmiechem kogoś, kto czegoś nie umie napisać, przez kogoś, kto umie to zrobić, jest żenujące. To świadczy o tym, że ten człowiek jest utracjuszem, życiowym przegrywem i nikim, zerem, który musi się wyżywać na ludziach słabszych od siebie. To nie licuje ze stanowiskiem naukowca, już to na pewno nie licuje ze stanowiskiem profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego czy doktora, nieistotne w tym momencie. Społeczność akademicką tworzą ludzie, nie mury. Śmiałem się z polewania kwasem murów w Yale, żeby wyglądały na bardziej stare, właśnie dlatego, że prestiż uczelni nie jest mierzony tym, czy mury są stare, czy ona ma 600 lat, czy 100, czy 50, tylko tym, czy jest więź jakaś między społecznością, czy społeczność się wspiera, a nie, że sobie dogryza i dojada tak, żeby wszyscy się czuli gorzej. Nie na tym to polega i nie powinno nigdy na tym polegać. Mam warunek ze średniowiecza właśnie z tego powodu, następna osoba pisze, w zeszłym roku byłam zbyt sparaliżowana strachem. Wspólny mianownik, prawda? I po usłyszeniu pytania przeprosiłam prowadzącego, wyłączyłam Teams, mimo że spokojnie wypowiedziałabym się na te tematy, nie na pięć, ale powiedziałabym cokolwiek. Jeszcze napiszę o mojej kobyle, bardzo się stresowałam. Na korytarzu ręce chodziły mi jak oszalałe. Naprawdę się uczyłam, wykasowałam sztukę Pragi i wpływy włoskie w sztuce polskiej. Zagadnienie na pięć, profesor piał z zachwytu. Moją płynność o wypowiedzi ma z tym, że mówię fragmenty z jego wykładu. Tutaj coś źle czytam. Zagadnienie powiedziałam o nagrobkach, historii Wawelu, trochę o kościołach i łazienkach. Zaczęły się pytania, na które nie znam odpowiedzi i jak sama komisja się śmiała, betonowe koło ratunkowe. Niestety to zagadnienie można różnie przygotować. Doprowadzili mnie tak do płaczu, że moja maseczka, pandemia, była... Pamiętajmy, że trafiła wówczas pandemia, ale niektórzy mieli problem z tym, żeby uświadomić sobie, że to może być trudne psychologicznie dla studentów. Nie, to było kompletnie nieistotne. Trzeba się dalej wyżywać, prawda? Była mokra od łez. Dusiłam się łzami, na co nie wiem, czy doktor, czy profesor zapytał, czy wiem chociaż, co to za kościół za oknem. I oczywiście, że wiedziałam Piotra i Pawła, ale już nawet nie byłam w stanie nic powiedzieć. Nawiasem mówiąc, Instytut Historii Sztuki jest właśnie naprzeciwko kościoła Piotra i Pawła. Powiedziałam, że przepraszam, czy możemy zakończyć egzamin. Usłyszałam, nie wie pani, no dobrze, kobyła niezaliczona. A ja nawet jak to piszę, to płaczę. Bo jednak to jest pierwszy stopień studiów i wszystkie egzaminy miałam za sobą. Uświadamiałem sobie bardzo, jak te studia mnie zmieniły i do wczoraj opowiadałem o tym kierunku jak o raju, jakbym wyparła te złe rzeczy. To jest bardzo charakterystyczne. Opowiadałem o cudownym profesorze, zapominałem o tych godzinach strachu. Moja koleżanka zrezygnowała na trzecim semestrze, miała depresję, mimo że napisała maila, nie była w stanie przyjść na odczyt pracy. Napisała maila, jednak nie dostała już odpowiedzi, więc poprosiła mnie o przekazanie tej informacji. Doktor pod kościółkiem mariackim powiedziała, że spodziewała się tego i nawet się nie zdziwiła. To jest ta... Jak każdy, kto był na Uniwersytecie Jagiellońskim, wie, co to jest właśnie ta taka ironia. To nie jest dramatic irony w znaczeniu scenariopisarskim.
kiedy spodziewacie się, że coś się stanie, bo macie wiedzę, której bohater nie ma. Nie, nie, nie. To jest innego rodzaju dramatyczna ironia. To jest hipokryzja, złośliwość, sarkazm, z jakim się odnoszą do was. Będą tak mówić. No, no, co ten Krzysztof o tej tam fantastyce będzie? Nic to tam, że Krzysztof harował po 20 godzin, wyrabiał punkty, stypendia. To było nieistotne. Ważne, że można to było obśmiać, prawda? A już wiecie, co jest najlepsze? Bo Krzysztof wygadany, prawda? I zawsze poradzi sobie w takiej sytuacji jeden na jeden. Wiecie, wiecie, jaki jest sekret na Krzysztofa? Jak można go udupić? Ja powiem wam, jak można go udupić. Wystarczy, że poza plecami się coś powie, nie? A. No i teraz wtedy popatrzcie, wilk syty i owca cała. Krzysztof nie może się odgryźć i zrobić ze mnie idioty, a ja mogę obsmarowywać mu dupsko i na przykład zająć jego miejsce w stypendium. O, o, albo taka fajna rzecz, na przykład Krzysztof nie wiedział, w jaki sposób wniosek wypełnić, no i się zwrócił do koleżanki doktorantki i zapytał, koleżanko doktorantko, w jaki sposób wypełnić ten wniosek. Ty, to zrobiłeś błąd, tu ja ci dam. Tu jest mój wniosek, będziesz miał dobrze wypełnione. Krzysztof debil wypełnił. Czego nie wiedział, to tego, że miał podstawiony wniosek, który był wypełniony źle, żeby się nie dostał, prawda? Bo to jest tak, że właśnie tego rodzaju wzorce przenikają w dół. Zawsze. Jeżeli są toksyczne, jeżeli jest jakiś mistrz, który uczy uczniów złego stosunku do siebie nawzajem, to oni będą to przejmować. Czy im się to podoba, czy im się to nie podoba. Potem się będą pewnie tego wstydzić. Może ta moja koleżanka się tego wstydzi, a może nie. Ja mogę mieć na to wyjebane, ale niestety studenci nie mogą. Kończą z traumą i z płaczem. Dorośli ludzie. Podaj wypadek, gdybyście w trakcie tego mojego cyklu i mówienia o edukacji mówili sobie, że aha, co tam, dzieci zawsze będą mówić, że to tutaj nauczyciele źli, a my mamy gorzej, oho, ho, i tak naprawdę to im się nie chce uczyć. Nie, dorośli ludzie, którzy poszli tam z własnej woli, z własnej inicjatywy. Jeżeli dorosły człowiek idzie na studia, to on idzie tam w celach merytorycznych, a robienie z niego debila, wyśmiewanie się albo jakikolwiek inna forma mobbingu jest pozamerytoryczna, okej? Okay? Jeżeli nie chcemy, jeżeli mamy konserwatywne usposobienie, nie podoba nam się słowo mobbing, tak? Bo są tacy ludzie oczywiście, to weźcie sobie słówko przymiotnik pozamerytoryczny, okej? Okay? Idziecie, prosta, konserwatywna zasada. Kupujecie usługę, chcecie dostać usługę. Tak, idziecie do sklepu, kupujecie pomarańcze. Chcecie dostać pomarańcze. Nie chcecie dostać pomarańcze i w ryj na przykład. Albo nie chcecie dostać pomarańcze i mówię, debil. Chcecie w ten sposób kupować w sklepie pomarańcze? Bo ja bym nie chciał. Ja chcę po prostu mieć transakcję. I student, który przychodzi na studia, ma transakcję do wykonania. Tak, on coś wie lub czegoś nie wie. Prowadzący ma ocenić to, pomóc mu jakoś, pokazać, jaka jest droga, ułatwić ten proces, bo on ma już te 40 lat za sobą. I rolą prowadzącego wykładowcy na studiach jest dać te 40 lat doświadczeń, żeby na tych 40 latach doświadczeń ktoś mógł zbudować swoje 20. Koniec roli prowadzącego. Wszelakiego rodzaju wyśmiewanie się, tormentowanie studentów jest pozamerytoryczne. Ale niestety profesor korytarzowy tego nie zrozumie, bo pamiętajcie, że profesor korytarzowy ma jeden priorytet w życiu. Nie jest nim tworzenie wspierającej się społeczności naukowej, która coś zmieni, wprowadzi jakąś innowację. Nie. Celem profesora korytarzowego jest odegranie własnych kompleksów. Transfobia dochodzi, o już to wiele razy dochodziło do doniesień na temat transfobii, jeden ze studentów był zresztą przez to prześladowany, odsyłam, podam link do całej tej sprawy, jeżeli jesteście zainteresowani, molestowanie przez pracowników naukowych, nie tylko, poniżanie, obgadywanie studentów w wulgarny sposób do innych studentów, szydzenie z ich chorób, oj, znamy bardzo dobrze, ja przetrwałam tylko dlatego, że miałam ważniejsze sprawy osobiste podczas tych studiów, choć domyślamy się, że zapewne, jeżeli ma się ważniejsze sprawy osobiste. Chciałoby się, żeby przynajmniej na tych studiach jeszcze nam dodatkowo nie dosrywano, żeby można było po prostu spokojnie zająć się merytoryką, a nie przejmować się jeszcze jakimiś utracjuszami, którzy będą wyżywać swoje własne frustracje na nas. Moja historia dotyczy obrony, którą oblałam przez własnego promotora. Zdałam kobę na 4, więc byłam w niebo wzięta, poszłam na obronę, gdzie dostałam od recenzenta pytanie, którego się spodziewałam, więc było ok. Promotor z kolei zadał mi pytanie niezwiązane z niczym, ani z pracą, ani nawet nie znajdujące się w materiale do rzeczonej kobyły. Coś próbowałam dukać, a on po 2 minutach złapał arkusz egzaminacyjny, wpisał 2 i powiedział, że nie ma na to czasu. Błagałam, bo już co innego mi zostało, żeby wpisał mi 3. Że zdałam na 4 kobyłę, pisałam przecież u niego pracę, którą ocenił na 4, więc jak to jest możliwe, że teraz nie zdam obrony?
Wiedziałem, że był okropny okres po dobrze zdanej kobyle, że moje wysiłki się opłaciły, żeby ponownie podejść do obrony, musiałam ponownie rekrutować się na studia. Przez to, że nie podchodziłem do kobyły w drugim terminie, pierwszy termin obrony mi przepadł. To jest właśnie ten klasyczny moment, kiedy ja dostaję wściku, ponieważ biurokracja wchodzi tam, gdzie naukowcy się znają. Tak? Administracja w uczelni jest potrzebna do jednego, ok? Administracja w uczelni jest potrzebna do tego, żeby wykładowca i student nie musiał się zajmować tym, żeby wyznaczyć sobie termin zajęć albo salę. Albo żeby wykładowca mógł pójść do administracji i powiedzieć: mam pomysł na grant, tak? Tu jest moja wiedza, rozpisz mi budżet do tego grantu, ponieważ nie muszę znać budżetu, od tego mogę mieć księgowego. To jest koniec tego, do czego jest potrzebna administracja. Ale nie. Nie. Administracja na poziomie lokalnym i administracja na poziomie państwowym uważa, że ona wie lepiej, jak uczyć. Nie wiadomo. W związku z powyższym trzeba narzucać zasady, narzucać punkty, narzucać rygory i oczywiście uczyć się tego wszystkiego od szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego, które wmawia wszystkim, że to jest obiektywne. I przychodzi coś takiego na uczelnię i nagle wykładowca jest taki bezbronny, że ja już nic nie mogę zrobić, ja mam związane ręce, o, tu ręce i tu są związane, bo tu administracja nie pozwala, pierwszy termin, drugi tutaj przepadł, oj. Ale oczywiście jak przyjdzie co do czego, wiecie, jak jest jakiś protegowany tego prowadzącego, profesora korytarzowego, albo jak jest interes profesora korytarzowego na tapecie, nie, moi drodzy, jak pieprzyć procedury są nieistotne, można je zawsze ominąć, można je nagiąć. Administracja nie służy do tego, żebyśmy my służyli administracji, ok? Administracja ma nam pomagać. Pierwszy termin obrony, drugi termin obrony, to jest sposób organizacji studiów. Natomiast sytuacje wyjątkowe, każdy student niesie w sobie taką szansę albo ryzyko wystąpienia sytuacji wyjątkowej, potrzebują ludzi empatycznych, którzy przyglądają się sprawie i reagują stosownie do okoliczności. Jeżeli widzimy, że student się stresuje nadmiernie na obronie, to trzeba po prostu go spytać, co się dzieje, czy możemy przerwać, herbatę zrobię, cokolwiek. Dlaczego na Sorbonie mogą być seminaria doktoranckie, które polegają na tym, że przychodzą studenci, doktoranci do domu profesora, który zamawia pizzę z piwem? O nie, gdzie procedury? Jak tak można? A gdzie ECTS-y? I gdzie godzina? To musi być dokładnie godzina półtorej, bo jeżeli będzie godzina półtorej i 10 minut, to jest koniec. Administracja się na nas doczepi. No nie, po prostu są uczelnie, które cieszą się renomą, niezależnie od tego, czy są w rankingu 100 pozycji wyżej, czy 100 pozycji niżej i nie mają w swoich szeregach nie profesorów korytarzowych, tylko profesorów ogólnie znanych. W związku z powyższym mają też inaczej troszeczkę ustawione priorytety. Tym się buduje prestiż uczelni. Nie obecnością w rankingu perspektyw i nie na pewno obecnością w kupowanych rankingach przez korporacje, które wysługują się naukowcami do tego, żeby gromadzić kapitał jak Elsevier. Myślę, że powinniśmy zerwać raz na zawsze z myśleniem, dwie następne relacje, że nauczyciel, który jest surowy, bezwzględny i ciężko u niego zdać, to lepszy nauczyciel. Moim zdaniem jest to gorszy nauczyciel, ja się w 100% zgadzam. Kiepski nauczyciel, który dużo wie, ale rolą nauczyciela jest przede wszystkim nauczanie swoich uczniów, ja bym powiedział raczej prowadzenie ich, a nie kolekcjonowanie wiedzy. Dlatego ja cieszę się, że poszłam na kierunek z mniejszym prestiżem, bo tutaj nikomu nie wydaje się, że jest nie wiadomo kim, nie ma stresu, nie ma wymagań z dupy. A wystarczy nutka elitarności, by wkradła się patologia. I couldn't agree more. Czy to na uduchowionej historii sztuki, na wielkiej uczelni, czy na filmówce, łódzka filmówka, czy na ASP, gdzie profesor ciął swoje drogie stroje zaliczeniowe swoich studentów, drąc się, że to gówno? Bo był wielkim artystą, czy też w szkołach muzycznych. Dla zdolnych i pilnych dzieci, które bije się po rękach smyczkiem za karę. Czy w liceum ogólnokształcącym, które nie jest żadne w skali kraju, ale najlepsze na swoim śmierdzącym zadupiu. Zauważcie, że to jest cały czas ten sam problem, wbrew pozorom. Ja się mogę śmiać z dyskursu wokół Arystokarczuk, mogę się śmiać z pololnistów i tego, że oni mają z kolei problem z fantastyką, jakby nie chodziło w literaturoznawstwie o miłość do literatury. Dosłownie filologia to jest miłość do słowa. Dosłownie. Tylko jakby chodziło o to, żeby tylko cały czas mierzyć i ważyć, tak? Jak pani Bas w Akademii Antypatii. To jest lepsze, to jest gorsze. Nie o to chodzi.
i nie miałbym problemu przez jedną sekundę ze żadnym z nazwisk historii polskiej literatury, gdyby historia polskiej literatury była wykładana na tej uczelni jako historia literatury, gdybym się dowiedział o wszystkich rodzajach literackich, wszystkich gatunkach, wszystkich nurtach, a nie o wszystkich z pominięciem tych, które wielkie profesorostwo uważa za niegodne ich uściech, które nie potrafią swoją drogą te usta wypowiedzieć jednego zdania składnie i muszą się posiłkować notatkami. Jak profesor Quirrell w Harrym Potterze. I żeby nie było, nie wyśmiewam się z jąkania, tylko się wyśmiewam z kogoś, kto się ma za wielkiego profesora i polonistę, a nie potrafi mówić. Albo nie potrafi pisać, albo nie potrafi wykładać i się wyśmiewa ze studentów. Nie ma usprawiedliwienia wtedy dla kogoś takiego. A niestety, właśnie ci ludzie, którzy nie umieli mówić, którzy nie mieli charyzmy, którzy nie potrafili wykładać, którzy potrafili wyłącznie robić odczyt, oni się wyśmiewali najbardziej. Dlatego, że musieli leczyć swoje kompleksy. I to cały czas będzie wracać. Następna relacja. Na swój pierwszy termin nie byłam rewelacyjnie przygotowana, ale moim zdaniem było to wystarczająco, żeby zdać. Nie puścił mnie pomimo pozytywnego nastawienia reszty komisji. Trudno. Drugi termin, stres coraz większy, bo w perspektywie po drugim nieznanym terminie wyjazd z uczelni, ta sama komisja, egzamin oblany. Powtarzałam rok, przygotowałem się do kobyły, nawiasem mówiąc, powtarzanie roku kosztuje, więc wiecie. Warunki. Monety. Do trzosa. I możemy sobie budynki budować za te monety. Albo taka fajna rzecz, wiecie, jeszcze ja miałem wtyki w zespole do spraw promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Się dowiedziałem, że wiecie, no to, że stypendia były wypłacane z opóźnieniem, to nie przypadek, bo pieniądze sobie przychodzą z ministerstwa, a lokata krótkoterminowa na 2 miesiące? Cinch, Bóg przemian ze świata Warhammera, nie mógłby być bardziej dumny z takiego obrotnego obracania studenckim trzosem. Przed wejściem na egzamin mijam go. Pani do mnie? Na egzamin? Tak. A to dobrze, nie chciałbym oblać pani tym razem. Po tej krótkiej wymianie zdań wpadłam w histerię ze strachu. Weszłam, wylosowałam pytania i wyszłam. Nie byłam w stanie odpowiadać. Czyli znowu, w odpowiedzi nie chodzi o to, żeby student wiedział lub nie. Chodzi o manifestację władzy i przewagi. Słyszałam naprawdę o masie ludzi, którzy musieli przez Instytut Historii Sztuki UJ uczęszczać na terapię. Część miała zaświadczenia od psychologa, że egzaminy muszą zdawać pisemnie, bo ustne to tak ogromny stres. Bardzo się cieszę, że wpadłaś na taki pomysł, żeby udostępniać tę historię. To oczywiście do miasto tłumaczę. Na Instagramie zwrot. Myślę, że to ważne, żeby ludzie wiedzieli, co tam się dzieje. Ja jak studiowałam, to mało kto poza Instytutem Historii Sztuki wierzył, co się tam wyprawia, rodzina uwierzyła dopiero po tej nieszczęsnej obronie. Rzuciłam historię sztuki po pierwszym roku, po tym jak jedna z prowadzących bardzo źle nie potraktowała. Prosta historia, nie? Ale kolejna z wielu. A jest, nie jesteśmy nawet w 1/3. Najgorsze jest to, że musiałam napisać do ciebie z fake konta. Mówiłem? Bo tak bardzo się boję napisać z prywatnego, choć wiem, że zamarzasz nick. Miałem podobną sytuację, wylosowałam pytania na średnią i zestresowałam się tak, że podziękowałam za odpowiedź, przeprosiłam i wyszłam. Zapaliłam papierosa pod Instytutem Historii Sztuki, nie sprawdzałem notatek i okazało się, że znam odpowiedź na oba pytania. Innych sytuacji nawet nie chce mi się odpisywać, trochę z nich przegadałem na terapii, na szczęście moje podejście się zmieniło. Często ludzie dziwią się, dlaczego ja mówię to, co mówię tutaj. Dlaczego na przykład, nie wiem, nie pójdę na uczelnię prywatną? Po pierwsze dlatego, że ja akurat mam szczęście pracowania w fantastycznym środowisku, wspierającym i mogę tylko żałować, że w 2008 roku nie poszedłem na Wydział Humanistyczny AGH, tylko poszedłem na Wydział Polonistyki UJ, bo tam było łatwiej, bo miałem wejście z olimpiady. Poszedłem po linii najmniejszego oporu i teraz tego żałuję, bo trzeba było postawić nie na mniemany 600-letni prestiż, tylko na faktyczną społeczność, która się zajmuje tym, co mnie interesuje. Byłem głupi. I zapłaciłem za to bardzo dużo. Ale to nie jest powód, żebyśmy sobie nie zdawali sprawy z tego, że należy o takich sytuacjach mówić. Bo ja jako absolwent UJ-u chcę, żeby ta uczelnia była lepsza. Mam dla was taką strzelbę Czechowa, która od początku jak nagrywam na YouTubie tutaj leży. Wiecie co to jest, co wskazuje? Tuba z dyplomem doktorskim z UJ-u. Myślicie, że gdybym nienawidził tej uczelni, to bym ją tu eksponował? Dla siebie samego? Teraz dopiero wam mówię, że to ona?
Ważne to było dla mnie, tak? Było coś, nad czym się napracowałem. Co z tego, że pierwszy mój odruch, jak dostałem, był taki, żeby się tym podetrzeć, ponieważ wiedziałem, że nie dostanę etatu, bo się na mnie małostkowo chciał zemścić jeden profesor korytarzowy. Dla mnie to jest nieistotne, ponieważ instytucja ta była budowana przez pokolenia profesorów. Część została z nich wycięta podczas Sonderaktion Krakau i najwyraźniej UJ od tego czasu nie potrafił odbudować potencjału dawnego, naukowego i etycznego przede wszystkim. I szkoda, ale z szacunku do właśnie historii instytucji powinniśmy dbać o to, żeby była lepsza. I dbałość o to, żeby ona była lepsza jako cała społeczność wyraża się w tym, że nagłaśniamy tego rodzaju sytuacje, rozmawiamy o nich, a nie będziemy, tak jak studenci, zamazywać swoje niki i pisać swoje konta, bo się boimy. Wiecie, kto się najbardziej boi? I czego się najbardziej boi? To zdradzę wam sekret. Jako człowiek ze środowiska byłoby nie było. Mianowicie profesor korytarzowy, przegryw i utracjusz, który nic w swoim życiu nie zrobił i całą swoją karierę opiera na tym, że przepisuje innych, najbardziej się boi demaskacji, najbardziej się boi tego, co sam urządza studentom, publicznego linczu. Więc jeżeli chcecie piętnować tego rodzaju ludzi, wykupcie stronę internetową, całą grupą. Zgromadźcie tam różne rzeczy, które macie na tej stronie. Różne hity, które wypowiadają tacy ludzie. Screenshoty, nagrania. Walnijcie temu dobre SEO. Tak, żeby ta strona się wyświetlała na pierwszym wyniku wyszukiwania, jak się wpisze nazwisko tego profesora. Nic bardziej nie zaszkodzi takiemu człowiekowi. Nigdy. Dlatego się tak panicznie boją ludzi, którzy są nieprzekupni, których nie da się zastraszyć. Którzy mówią, potrafią machnąć ręką i powiedzieć, dobra, ja tego nie potrzebuję, idę założyć firmę. Tacy ludzie są dla nich w zasadzie nawet najlepsi w gruncie rzeczy, ponieważ bardzo często chcą się odciąć i nie mówią właśnie, nie nagłaśniają tych patologii. A to trzeba robić. Tak, trzeba sobie odejść, założyć firmę, iść na psychoterapię, jasne. Ale to nie oznacza, że nie należy zostawić dla innych tego rodzaju świadectw. Ja zawsze studentom doradzałem, że jeżeli widzą jakiekolwiek patologie i się czegoś boją, okej, rozumiem, ale niech zgłoszą to na ostatnim roku, bo właśnie ideą społeczności jest to, żeby się wzajemnie wspierać, a niestety kultura PRL-u zostawiła w nas taką zadrę, że donos jest czymś złym. To nie jest donos, to jest zgłoszenie patologii, to jest tak, zgłoszenie przestępstwa. To nie, mobbing jest tego rodzaju naruszeniem prawa, jest i to należy zgłaszać, jeżeli się boicie, to... Tak, jasne, trzeba mówić, ale nie chrońmy w nieskończoność tych ludzi, bojąc się, że wymienimy nazwisko i będziemy skończeni w środowisku. Zróbmy to inteligentnie, ale nie chroniąc ich nazwiska. Bo to jest najlepsza przysługa, jaką można tym ludziom wyrządzić. A prawda jest taka, że wyrządzając tego rodzaju ludziom przysługę, zarazem wyrządzamy niedźwiedzią przysługę ich kolegom, częstokroć mądrzejszym, ale mniej ustawionym. Bo gwarantuję wam, zawsze, jeżeli ktoś jest profesorem korytarzowym, on będzie najlepiej ustawiony w całej uczelni. On będzie miał wszędzie znajomości, będzie we wszystkich komisjach dyscyplinarnych, będzie wszystkich miał w kieszeni, ponieważ on zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że prędzej czy później wybije szambo. I on wtedy musi mieć spadochron. Więc z takimi ludźmi walczy się tylko w jeden sposób. Pełna transparentność, ujawnienie. Believe me, I did that. I planuję robić to jeszcze wiele razy. Nie wiem, czy w odpowiedzi na pytanie się wysłało to, co pisałem. Miałem też nieprzyjemność studiować na historii sztuki UJ. Mam nadzieję, że Uniwersytet Jagielloński bierze to pod uwagę w badaniu satysfakcji absolwentów. Rzuciłem po pierwszym roku, po tym jak... A przepraszam, no tak, jeżeli student rzuca studia, to się wtedy go nie uwzględnia w badaniu losów absolwentów. Zapomniałem, tu jest taki mały kruczek, nie? Dzięki temu mamy pewność, że będzie przynajmniej 80% osób zadowolonych. A jak będą niezadowoleni, to się ich zastraszy, nie? Profit. Po tym, jak jedna z prowadzących upokorzyła mnie dosłownie przez całej grupie i dosłownie zwyzywała. W dodatku wszystko działo się w kościele, bo to były zajęcia terenowe. Stare staropolskie przysłowie brzmi, w odróżnieniu od nowych staropolskich przysłów, modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. Znakomite to określenie dla większości przedstawicieli społeczności humanistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo z tą miałem do czynienia i to powinienem częściej precyzować. Jej zdaniem popełniłam plagiat w pracy zaliczeniowej, czego nie zrobiłam i przepisałam fragment z jakiejś książki, o której istnieniu w ogóle nie miałam pojęcia. Całość skończyła się atakiem paniki.
Jeśli mogłabyś udostępnić jeszcze jedną moją wiadomość, to byłabym wdzięczna, oczywiście o ile zechcesz. Pamiętam z jednej wycieczki objazdowej, jak cała grupa musiała czekać około 30 minut w miejscu zbiórki na innych członków kadry, bo kupowali sobie na naszych oczach kawę. My o nie mogliśmy, bo oczywiście wiecie o tym, że student nie jest człowiekiem, w związku z tym nie może pić i jeść. Okay? Pamiętajcie, że tylko profesor Wszechnicy Jagiellońskiej lub doktor z sygnetem, on ten sygnet przykłada do automatu na kawę i wtedy ten automat mu tę kawę wydaje, nie? Natomiast student nie ma sygnetu z herbem UJ-u, on nie może tej kawy, rozumiecie, prawda? Dlatego dla studentów czasem się daje takie automaty na monety, czyli coś, czego na przykład nie używają ludzie, którzy są na odpowiednich stanowiskach. Jak wrzucicie te monety do automatu, dostaniecie takiego 7 Days'a, do którego możecie utyć. Ja miałem taki fajny automacik na przykład na gołębiej i nic więcej. Jeszcze kola tam była, ale oczywiście to młodzież sama patologiczna wybiera fast foody po to, żeby tyć. To wcale nie jest tak, że instytucje do tego zmuszają, ponieważ po pierwsze między zajęciami jest 10 minut, więc powodzenia w wyjściu sobie do kawiarni w Starym Mieście. A druga kwestia, no jeżeli pójdziecie do rzeczonego centrum i będziecie chcieli sobie kawusie z rogalikiem zamówić, no to pożegnajcie się z 50 złotymi, bo to Kraków. Więc tak, sama radość, wielgusna radość. O, to mi przypomniało, że jest takie miejsce w Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, nazywa się tam klub profesorski, coś takiego i tam, wiecie, są takie dwoje drzwi. Jedne drzwi są dla profesorów, ale tylko dla profesorów. Trzeba okazać legitymację profesorską, wtedy można wejść, ale takie drugie drzwi są dla plebsu, nie? Jak chcecie tylko tego rogalika i kawusie w Novum, no to sobie tam idziecie, nie ma legitymacji profesorskiej, jaki sam noob. No, piękne, nietoksyczne miejsce, fantastyczne, polecam, 6 na 9. Kiedy któryś ze studentów spóźnił się chociaż 3 minuty, dostawał ochrzan. Wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy potrzebuje odpoczynku i kawy, kanapki, ale jest dla mnie to przykład jeszcze jednego zachowania, które jest naganne, jak należy się domyślić. Hej, czytałem twoje story przy każdej wiadomości, robiło mi się gorąco i zaczynało mi walić serce. Trochę to rozumiem, jestem w podobnym stanie w tej chwili. Co tylko świadczy o tym, jaka trauma jest w tych, którzy przeżywali ten koszmar. I spoiler alert, ta trauma się prędko nie kończy. Mi się udało skończyć tylko licencjat, bo psychicznie skończyłem na antydepresantach i terapii musiałem sobie zrobić rok przerwy. Jest to strasznie smutne, bo kierunek jest piękny, a przez kilka osób w Instytucie Historii Sztuki robi się z niego piekło. PS, przy obronie akurat wspaniałego profesora powiedziałem, że robię sobie przerwę, bo jestem wykończona psychicznie. A propos zwracania profesorom uwagi w Instytucie Historii Sztuki, to raz zdecydowałem się na wyrażenie swojego zdania w ankiecie. Oh boy, ankiety studenckie. Ile razy słyszałem studentów, którzy mówili, że po prostu boją się wyrazić swoje zdanie w ankiecie i ja miałem takie, moment, dlaczego się boicie pisać w ankiecie, co o tym myślicie? No i dostałem rezolutną odpowiedź, że no ale że głupi jesteś, no przecież masz wszystkie loginy w USOS-ie i tak dalej. No naprawdę myślisz po Cambridge Analytica, że ktoś nie potrafi dodać 2 do 2? Więc ja się nie dziwię, tak? Wprawdzie na tyle, na ile znam architekturę systemu USOS, wiem, że moduł ankiet jest osobny względem modułów innych, natomiast fakt faktem, że zdarzało się tak i był taki moment także na UJ-cie, że wyciekły wszystkie dane studentów, którzy się rekrutowali. Kiedyś to była głośna sprawa, ponieważ system informatyczny był źle postawiony. Błędy się zdarzają i nie dziwię się, że studenci mogą być nieufni. Cała rzecz polega jednak na tym, żeby zapewnić im osobną ścieżkę. I są takie uczelnie lepsze, w których jest dobra społeczność, chwaląc się, które za pośrednictwem samorządu organizują sobie alternatywne ankiety, z których bardzo często się można dowiedzieć tego, czego w oficjalnych ankietach nie ma. I znowu, społeczność ponad instytucją, bo uczelnia to nie budynek 600-letni porośniętym chemii polany kwasem, żeby wyglądał starzej. Uczelnia to ludzie i to społeczność. I jest straszne, że ten potwór instytucjonalny, ten karcer szkolny, który krytykuje tak żarliwie, przenosi się na uczelnie, które coraz mniej dbają o krzewienie tego rodzaju relacji. I znowu, tak wiem, powinienem był czytać relacje, ale mi się zbyt przypomina z własnej historii rzeczy. Jak pierwszy raz pojechałem na Oxford na konferencję, jako magistrant jeszcze, na pierwszym roku studiów, profesor powiedział mi w sali, w której jedliśmy, ale Krzysztof, chodź tutaj do nas. Ja tak na niego spojrzałem. To ja mogę? Bo ja już się czułem jak robak wtedy.
Bo już zostałem sprowadzony do parteru. Mi się nie mieściło w głowie, że profesor może kogoś zaprosić. Potem, jako stary byk, mając doktorat i będąc na wydziale humanistycznym u mnie na uczelni, zostałem przez profesorów i dziekanów poproszony do wspólnego stolika na jakiejś konferencji i ja dalej byłem w szoku, że traktują mnie jak swojego. To nie jest normalne. I to nie jest to, jak wygląda nauczanie akademickie na świecie. Przekrzywiłem mikrofon. Profesor w ciągu tygodnia zmieniał kilka razy formułę egzaminu. O ostatniej zmianie poinformował na 20 minut przed rozpoczęciem. Czego nawiasem mówiąc nie ma prawa robić, ponieważ warunki egzaminu wpisuje się w sylabus. Opisałem całą sytuację w ankiecie, później się dowiedziałem, że na swoim seminarium zrobił lincz na tego, kto to napisał, stwierdzając, że musi to być ktoś niemyślący i z zemsty za niezdany egzamin. PS. Znałem go w terminie pierwszym na 4. Propsy dla ciebie, jeżeli tego słuchasz jakimś cudem. Na jednym z egzaminów kilka lat temu prowadząca przy wszystkich rzucała w moją stronę nieprzyjemne komentarze, natomiast na części ustnej prawie doprowadziła mnie do płaczu, mówiąc, że nie wie, jak zdałam maturę, bo nie umiem czytać. Następna uwaga pozamerytoryczna, która nie miała prawa paść. Najwyraźniej zadawała pytania, kiedy poprosiłam o powtórzenie, ironicznie robiła to bardzo głośno raz jeszcze i wywracała oczami. Chyba nie muszę komentować tego, prawda? Pytając, czy nie słyszę jej pytań. Niezależnie od mojej wypowiedzi pozwalała sobie na kąśliwe uwagi i podważała inteligencję. Nawet jeżeli znałam odpowiedź, wolałam powiedzieć nie wiem, żeby jak najszybciej wyjść. Ostatecznie egzamin zdałam bardzo dobrze. No i ktoś mógłby powiedzieć, że no przecież to historia dobra, dobrze się skończyła, bo jest piąteczka. Nie! Na studiach nie chodzi o to, żeby była piąteczka. Na studiach nie chodzi o transfer wiedzy. Na studiach chodzi o coś więcej, o wspólne poszukiwania, o przygodę naukową. I dolary przeciwko orzechom, że studenci, którzy mnie słuchają, w 8 przypadkach na 10 ryczą ze śmiechu, słysząc o wspólnej przygodzie naukowej, a ja mam ochotę się rozpłakać. Najwyraźniej, to jest kontynuacja tej historii jeszcze, dodam, że byłam na każdym wykładzie, a prowadząca sugerowała, że moja niewiedza wynika z nieobecności. Do teraz nie wiem, o co chodziło, ale zgadzam się z innymi osobami. Muszę przyznać, że na ochronie dóbr kultury zastanowił się Krzysztof, który zawsze ma problem z akronimami. Według mnie nie było aż takich jazd psychicznych, ale to tylko dlatego, że traktowano ten kierunek jak przedszkole. Wy nie jesteście z historii sztuki, więc nie musicie tego wiedzieć. Wiecie, to jak jesteście. Jak jesteście z historii sztuki, to jest inna kasta. Na wydziale polonistyki było tak, ze specjalnością antropologiczno-kulturową. Jak ile pamiętam razy. Krzysztof, ty z twoim talentem. Tak wtedy jeszcze tak mówiono, kiedy nie byłem tym złym, tak? Nie byłem tym, którego należy zwalczać. Wtedy jeszcze był Krzysztof z tym talentem. Krzysztof, ty z tym talentem. Dlaczego jesteś na specjalności nauczycielskiej? Czy ty będziesz chcesz w szkole uczyć? To trzeba było iść na antropologię kultury. To są ci lepsi. W ten sposób się dzieli ludzi, tak? Na studia. W ten sposób też dzielicie ludzi w więzieniach, w ten sposób dzielicie ludzi w obozach koncentracyjnych, w ten sposób dzielicie ludzi w instytucjach władzy. Nie byłoby to ironiczne, gdyby nie fakt, że na kierunkach humanistycznych czyta się Michela Foucaulta, czyta się, w jaki sposób instytucja więzienia oddziałuje na ludzi, jak jest panoptyczna, że wszyscy nas śledzą, że dzieli się ludzi na właśnie podcasty, że się skłóca ich ze sobą. Nie byłoby to tak ironiczne, gdyby nie fakt, że tego rodzaju instytucją totalną właśnie bywają kierunki humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sprowadzało się do tego, że mieliśmy wszystko i nic. Nie umiem powiedzieć, czego tak naprawdę się nauczyłem na ochronie dóbr kultury z ochrony zabytków, poza definicją zabytku na pamięć w nocy o północy, bo oczywiście pamiętajmy, że to jest najważniejsze, definicje. Jestem po takim samym kierunku i też miałem taką refleksję w przypadku ochrony dóbr kultury, natomiast byli wykładowcy, którzy dawali nam odczuć, że nasza specjalizacja jest mniej ważna i postawiona w hierarchii niżej od historii sztuki. W tym samym składzie zdawałem egzamin ze średniowiecza, kolejna historia. Co drugie pytanie słyszałem, że na pewno tego nie wiem. Dude, jeżeli zadajesz komuś pytanie i za przecinkiem mówisz, że na pewno tego nie wie, why bother? Po co się trudzisz w ogóle, nie? Po co? I czy ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jaką wywiera to presję psychiczną? To są techniki interrogacyjne, tak? To są techniki przesłuchań. Wyprowadza się człowieka specjalnie z równowagi po to, żeby zapomniał swojego własnego imienia. Naprawdę tym ma być egzamin? Przesłuchaniem? Może jeszcze lampę zanakierujemy na studenta?
W pewnym momencie, jak dobrze znałem odpowiedź, to profesor zaczął sprawdzać coś w telefonie. Oczywiście, gdyby student wyciągnął telefon, to sami rozumiecie. No to przecież to byłoby od razu brak zaliczenia, brak szacunku. Jeżeli w Polsce jest tak absurdalna sytuacja, że medioznawcy nie pozwalają studentom na zajęciach social mediów korzystać z telefonów, no to coś to znaczy, tak? Znowu, koszyczek, w którym zostawia się smartfony w szkole, niestety przechodzi bardzo często na uczelnię, ponieważ niektórzy mentalnie nie nadają się do tego zawodu. Ani do szkoły, ani do uczelni wyższej, tym bardziej. Tylko nadają się, nie wiem, do bycia poganiaczem owiec na przykład, z wielkim szacunkiem dla poganiaczy owiec, którzy przynajmniej są szczęśliwi w życiu i nie wyżywają swoich frustracji na studentach. Największym plusem ochrony dóbr kultury jest to, że zdecydowana mniejszość wykładów to wykłady z wykładowcami z historii sztuki. Musi być wspaniały kierunek. I właśnie na jednym egzaminie z jednym wykładowcą zostałam zwyzywana. Przygotujcie się na to, tak? Że można zostać zwyzywanym. Tylko trzeba na to umieć zareagować. Znaczy, jeżeli ktoś z was zwyzywa, to ciche nagrywanie, tak? A potem trzasnąć drzwiami i wyjść. Skończyłem oba kierunki. Historię sztuki, ochrony dóbr kultury. Studentom pozwolono przepisywać oceny z historii sztuki, ale nie z ochrony dóbr kultury. No bo wiadomo, to jest ta gorsza. Tak było nawet w przypadku przedmiotów dedykowanych. Takie muzealnictwo na historii sztuki miałem jeden przedmiot, a na ochronie dóbr kultury nawet dwa. Nie pozwalano. Na ochronie dóbr kultury nie jest kolorowo też. Pisząc pracę na proseminarium zostałam oskarżona o plagiat, gdzie całą pracę pisałam sama, a materiału było bardzo mało na ten temat i wszystkie materiały pracowałam sama oraz je później zbierałam. Oczywiście miałam do wyboru warunek albo informacja od dziekana. Donosik. Tylko ten, wiecie, ten donosik już działa. To nie taki donosik, którego wy nie możecie jako studenci. Ten nie, tego nie wolno, ale w drugą stronę wolno. Bo rozumiecie, student w odróżnieniu od prowadzącego nie jest dorosły. Wait. Ups. Kobyła też nie była ciekawa za pierwszym razem, nie zdałam jej ze stresu, choć miałam pytania pomocnicze, które były wyciągane z worka. Drugi termin mnie przeraził, kiedy dowiedziałam się, że jest ta sama komisja. Paraliż, wymioty i strach spowodował, że nie zdałam. Przez takie traktowanie wiem, że nie chcę być w świecie historyków. Kończę tylko dlatego, że szkoda mi moich nerwów, stanów depresyjnych oraz czasu, który na to poświęciłam. No proszę. Plus nadal żyję w strachu, że lepiej siedzieć cicho i się nie wychylać, żeby zakończyć te studia i mieć spokój. Spoiler alert, można skończyć te studia i dalej żyć w strachu. Pomaga zdobycie dopiero etatu na konkurencyjnej uczelni. Miałam komisję ze słynnym panem K. Wypuścili mnie łaskawie z trują. Zobaczyłem na Facebooku anegdotkę i napisałam, tak? Z mojego egzaminu wszyscy w komentarzach się śmiali z mojej wypowiedzi. Ryczałam długo. Wiesem mówiąc, to znowu apel do studentów, jeżeli śmiejecie się z wypowiedzi swoich kolegów, swoich koleżanek, to wiedzcie, że nie jesteście lepsi od takich wykładowców, ok? To jest dokładnie tak samo. Powtarzam, wszyscy jesteśmy dorosłymi ludźmi. Jeżeli przenosimy tego rodzaju relacje patologiczne ze szkół, gdzie była dysproporcja wiekowa, to znaczy, że coś z nami jest głęboko nie w porządku i że jesteśmy zaburzeni i powinniśmy my też szukać pomocy i psychoterapii, bo ewidentnie coś na kimś wyżywamy. Albo mamy syndrom sztokholmski. Myśląc, że nie powinnam zdać, oczywiście rzuciłem się przez kilka miesięcy i poszło mi źle przez stres. Znowu, czynniki pozamerytoryczne sprawiają, że nie jesteśmy w stanie robić tego, co podobno jest takie właśnie ułatwione przez oceny, przez punkty, przez procenty. Obiektywnie oceniać? To dlaczego jest wprowadzany taki dziwny, indywidualny czynnik? Dlaczego indukujemy reakcje biochemiczne w organizmie, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie weryfikować wiedzy podług krajowych ramów kwalifikacji, bo tak, podstawa programowa została zastąpiona przez krajowe ramy kwalifikacji za minister Kudryckiej, za rządu PO. Mówiłem, że minister Czarnek nie jest pierwszym w tej serii ministrów i magistrów nieuki i szkolnictwa wyższego. Po to zostały wprowadzone, żeby były krajowe i były ramami, były kwalifikacji. Co się pytasz? Nie, się pytasz, na pewno to jest obiektywne i ważne. Odnośnie twoich relacji w Instytucie Historii Sztuki na UJ, studiowałem historię sztuki na UAM-ie w Poznaniu. W ciągu 5 lat przyszło do nas kilka osób, które uciekły z historii sztuki na UJ-cie. Też znam dużo osób, które uciekały z UJ-u.
dzisiaj są znakomitymi profesorami i doktorami. Ich zdanie było tak zawsze takie, że pomimo tego, że w Poznaniu kadra wymagała bardzo dużo, to w porównaniu do UJ była to bajka. Skończyłam studia w 2017, więc zakładam na podstawie relacji ludzi, którzy przynieśli się na Uniwersytet Adama Mickiewicza, że takie sprawy dzieją się tam co najmniej od lat. Mam nadzieję, że Uniwersytet Adama Mickiewicza słucha, ponieważ Uniwersytet Adama Mickiewicza ma podpisaną umowę konsorcyjną z UJ-em. Być może warto byłoby renegocjować jej warunki. Słyszałam naprawdę o masie ludzi, którzy musieli przez Instytut Historii Sztuki uczęszczać na terapię. Część miała zaświadczenie od psychologa UJ, że egzamin muszą zdawać pisemny. To jest już coś, co sobie czytaliśmy. Macie dowód, że to czytam na żywo. Strasznie poruszyła mnie kwestia Instytutu Historii Sztuki UJ ze Story, miasto tłumaczy. Mnie też właśnie przeczytałam, przerażająco, okropnie smutne, zawsze mnie skręca, jak słyszę o takich patologiach, podziwiam osoby, które mówią o tym głośno. Teraz sama skręca mnie wyjątkowo, bo sama jestem z Krakowa, znam parę osób, które studiowały historię sztuki na UJ. Kraków jest mały, chociaż 5 lat temu i na szczęście dla nich nie mieli takiej historii. Do tego moi rodzice pracują na UJ na innych wydziałach, więc mam wyjątkową mieszankę, ale jak to? Mam wrażenie, że wszystkie wypowiedzi, które zostały tutaj udostępnione, to dopiero początek. Jako obecna studentka ochrony dóbr kultury nie miałem jeszcze problemów z kobyłą, za to mogę wyliczać nieskończone zachowania umniejszające studentom, nawet na przedmiotach monograficznych czy uzupełniających ćwiczenia. Gubienie przez prowadzących zwolnień lekarskich. Jeżeli ktokolwiek na uczelni wyższej sprawdza obecność, a co gorsza, wymaga przedkładania zaświadczeń lekarskich, znaczy to, że powinien wziąć swoje wszystkie dyplomy, złożyć je grzecznie w kwesturze albo w kadrach, następnie opuścić mury uczelni i pójść wyplatać koszyki, uprawiać ogródek, prowadzić swoją własną działalność, cokolwiek, byleby nie pracować bezpośrednio z ludźmi w dydaktyce. Nie organizować szkoleń, nie organizować coachingu, nie organizować tutoringu, nie organizować korepetycji, nie prowadzić lekcji, nie prowadzić wykładu, nie prowadzić zajęć, ponieważ się do tego kompletnie nie nadaje. Trzeba nie mieć priorytetów, żeby sprawdzać obecność dorosłym ludziom. Na uczelniach zawsze było tak, że wykład jest otwarty, wchodzi się na wykład. Wykłady są nieobowiązkowe. Ja rozumiem, że jeżeli jest laboratorium, kiedy się pracuje na maszynie, to w interesie każdego studenta jest to, żeby mieć dostęp do tej maszyny, chyba że to jest taka maszyna, do której się tylko modlimy, ponieważ ona jest bardzo droga i nie można jej dotykać. To też się zdarza, nawiasem mówiąc, ale w takim wypadku nie trzeba sprawdzać obecności, bo każdy sensownie myślący student zdaje sobie sprawę z tego, że no to nie jest coś, co sobie weźmie z notatek, tylko musi fizycznie wykonać ćwiczenie na maszynie albo musi dokonać, nie wiem, ćwiczenia na modelu człowieka, jeżeli studiuje kierunek lekarski. No nie da się tego w żaden sposób ominąć. Więc jest idiotą, jeżeli nie przychodzi na takie zajęcia, ponieważ traci jedną, jedyną okazję, jaką może mieć. Ale idiotą jest prowadzący zawsze, który będzie marnował czas na sprawdzanie obecności. Przepraszam najmocniej. Ale znaczy, że się minął po prostu z powołaniem. Szkoda czasu na tego typu rzeczy. A jeżeli się wymaga zaświadczeń lekarskich... Brak mi słów, naprawdę. Bo żenadometr wybija mi na orbitę w tym momencie. Brał się obowiązek pisania z tego gubienia zaświadczeń lekarskich, dodatkowych prac i był to porządek dzienny u jednego ze świeżo upieczonych doktorantów Instytutu Historii Sztuki, bo jak wiemy dobrze, najgorszym człowiekiem jest zawsze noworyż, przechrzta, który świeżo się zainteresuje, zajawi jakąś religią i zaczyna ją ewangelizować, więc on będzie ze zdwojoną intensywnością starał się być bardziej papieski niż sam papież. Inny pan specjalista z kolei w czasie pierwszej godziny zajęć potrafił być przemiłą osobą, żeby w kolejnej rzucać komentarzami, krzyczeć na studentów, doprowadzając ich do płaczu. A całkiem niedawno była też sytuacja braku uzupełniających ćwiczeń, gubienie przez prowadzących zwolnień lekarskich itd., itd. To są, moi kochani, patologie. Nie powinno do czegoś takiego dochodzić. Niedawno sytuacja brak zorganizowanego poprawkowego egzaminu z monografu z wytłumaczeniem, że był dodatkowy termin w trakcie semestru. Po zajęciach realizowanych dla ochrony dóbr kultury z panem doktorem DP. Chciałbym kiedyś poznać imię i nazwisko, żeby móc je napiętnować, bo ja z tym nie mam problemu. Potrafiłam płakać przez parę godzin przez jego agresywne i chamskie komentarze w stosunku do mojej osoby, które nie były poprzedzone żadną sensowną argumentacją, czyli były pozamerytoryczne. Mówienie jednego, a wymaganie drugiego było u niego na porządku dziennym.
Dokładnie tak, wiele osób czuło się to, jakby dostało po twarzy takim tekstem na trzecim roku studiów. I przypominam też rzecz, o której robiłem film, to znaczy sprawy dotyczące molestowania studentek. To wszystko moglibyśmy podpiąć pod to, bo bardzo często jest tak, że tego rodzaju chamskie odzywki mają podtekst seksualny albo mają podtekst molestatorski, a molestowanie seksualne też jako i mobbing jest dokładnie tak samo penalizowane przez polskie prawo i nie ma prawa do tego dochodzić na uczelniach. Studiuję historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Chce mi się wyciek, czytam wasze wiadomości. Sama jestem po dziekance zdrowotnej, uzyskanej wstecznie. Właśnie wychodzę z depresji. Chciałam zaznaczyć, że to, co się wyrabia na UJ, nie jest normą. Bywają nauczyciele akademicy bardziej lub mniej wyrozumiali, bardziej lub mniej surowi, ale wszyscy traktują studentów jak ludzi. Na UWUR, czyli Wrocławski. Historia sztuki jest dziś absolutnie obszerną. U nas duży nacisk kładzie się na to, co mamy dookoła, śląski dotyk, ale nigdy się nie działy takie historie. Nie uważam, żeby był u nas niski poziom nauczania, wręcz przeciwnie, więc... Tak, jeżeli się zastanawiacie, zbliżają się matury, może ktoś z was tego słucha i myśli sobie, mnie interesuje historia sztuki, Uniwersytet Jagielloński taki prestiżowy. Mam nadzieję, że słuchacie uważnie, bo naprawdę prestiż uczelni, prestiż to jest coś, co wy wnosicie swoją ciężką pracą, swoją zaangażowaniem, swoją pasją. To ludzie tworzą prestiż uniwersytetów, nie mury. Zwłaszcza takie mury, które były projektowane przez Karola Estreichera, który dosztukowywał różne pseudozabytki, żeby to wyglądało na starzej. Tak, tak, UJ. Nie tylko Yale polewał mury kwasem. Zdawałam kobyłę chyba z 8 lat temu i widzę, że od tego czasu na Instytucie Historii Sztuki nic się nie zmieniło. Co było u ciebie? To była tragedia. Nie poleciłabym tych studiów nikomu. Myślę, że dział promocji Instytutu Historii Sztuki powinien przebierać nogami z zadowolenia, widząc taką dużą liczbę świadectw bezpośrednich. Historie absolwentów same do was spływają. Myślę, że już nie musicie robić kosztownego badania losów absolwentów, no chyba, że w tym badaniu będzie chodziło o to, żeby przykryć te wszystkie... A, no fakt. Głupi Krzysztof, zapomniałem. Przecież o to chodzi w badaniu losów absolwentów, nie? Straciłam najlepsze lata na te studia. Uczyłam się jak szalona miesiącami, a i tak czułam się jak bezmózgi śmieć. Jezus. Moi ludzie na innych kierunkach zdawali egzaminy, chodzili na imprezy, pracowali, a ja wkuwałam do egzaminów. Nowożytną zdawałam 5 razy i zdałam tylko dlatego, że w końcu ustaliliśmy z koleżankami system komunikacji na egzaminie z obrazków. Wykładowcy nas poniżali za brak umiejętności kilku języków obcych, znajomości. Nie mieliśmy zajęć przygotowujących do egzaminów, tylko wykłady monograficzne, które dotyczyły może 2 pytań z puli 30 do dokładnego omówienia na egzaminie. Jak już był wykład do egzaminu, to mieliśmy maks 40% materiału. Seminaria to był dramat. Czytanie na głos pracy, okropne uwagi z osobistymi wycieczkami. Jak widzicie, to jest pewna metoda pracy na seminarium. No, żeby nie trzeba było się napracować, wiadomo. Ataki paniki, płacz, wymioty podczas wielogodzinnego oczekiwania na egzamin ustny. To też pamiętam, czekało się czasem i po 7 godzin. Z ogromnym trudem zdałam kobyłę i wypieprzałam stamtąd bez oglądania się na siebie. Za jedną rzecz jestem wdzięczny tym studiom, za moją przyjaciółkę, która jest przy mnie od lat. Nie studiowałam w Krakowie, a w Toruniu. Ochrona dóbr kultury, te studia coś we mnie zabiły i do tej pory liżę rany. Jeszcze opowiem historię z objazdu po Dolnym Śląsku. Ten objazd jest dla mnie drugim na roku, jeżeli pamiętam. Jak sobie teraz o tym pomyślę, jak to wyglądało, to się łapię za głowę. Uciekłam z tego objazdu, byłam wycieńczona i stwierdziłam, że nie wytrzymam tam ani chwili dłużej. Prowadzący traktowali nas tak ubezwłasnowolnionych. Nie można było nawet spokojnie zjeść, zwiedzanie nie trwało po kilkanaście godzin dziennie, nie było żadnych przerw. Uciekłam z tego objazdu, okłamałam prowadzącego, że mam poważne problemy i muszę wrócić. I że moją pracę tu niedokończone. To ja napiszę, co się dzieje na Instytucie Historii Sztuki od lat. Wyśmiewanie jest... A, to jest, przepraszam, tutaj jest to dokończone. Absurdalny egzamin z łaciny, można wymieniać do końca, bez końca i to nie od roku czy 3 lat. Miałem nieprzyjemność doświadczyć tego już w 2009 roku. Na początku myślałem, że tak ma być, że tak wygląda studiowanie, ale jakoś wszyscy z nami byli zachwyceni na swoich kierunkach, nie wymiotowali z nerwów przed egzaminami. Oczywiście na Instytucie Historii Sztuki, tylko te ustne. Czytając te wszystkie wiadomości, trudno mi uwierzyć, że to przetrwałem. To były jedne z najgorszych lat i nikomu nigdy nie polecę tego kierunku. Pamiętajmy, że dzieje się to od dawna. Chciałem tylko powiedzieć, że choć studiowałem w innym miejscu, to mam podobne odczucia do osoby, które czytały wypowiedzi na twoich stories. Myślałem, że to tylko mi się wydawało, że widocznie byłam słaba, że coś ze mną nie tak. Te studia tak mi zaburzyły samoocenę, że wciąż się próbuję z tego dźwignąć, a skończyłam je lata temu. Wyśmiewanie się, teksty typu i tak nie zaliczycie na pierwszych zajęciach albo coś w stylu po co tu jesteście? Pracy i tak nie znajdziecie. W
wielokrotne podchodzenie do egzaminów pomimo tygodni nauki. Myślałem, że może nie potrafię się wyuczyć. I może faktycznie tak jest. Ale to nie zmienia faktu, że byli tacy, którzy nas obrażali albo gadali o swoich prywatnych, mimo że należeli do grona wyjątkowo wymagających na egzaminach. Myślę, że chodzi o prywatne sprawy. To jest najgorsze w tym wszystkim. To znaczy wmawianie ludziom, że czegoś nie umieją i że i tak nie będą mieli pracy. To jest podwójne kłamstwo. Nie dość, że nawet jeszcze nie daliśmy szansy ludziom się wykazać, to jeszcze potwierdzamy głupotę i stereotyp, że studia służą do tego, żeby znaleźć pracę. Nie. Studia służą do tego, żeby znaleźć zainteresowanie i pasję. Tylko do tego. I żeby ułatwić sobie docieranie do umiejętności i wiedzy, które normalnie są trudno dostępne. Do tego służą studia. Do tego, żeby zawrzeć przyjaźnie na całe życie. Do tego służą studia. Do tego, żeby mieć czas dla siebie. Do tego służą studia. Nie do tego, żeby zdać egzaminy i nie do tego, żeby znaleźć pracę. Ale najwyraźniej tacy kretyni tego nie rozumieją. Jak profesorowie korytarzowi. Jestem na drugim roku i też mnie trochę przeorało. Tego, co nie mogę najbardziej przeboleć, to fakt, że normalnym jest, że w instytucie cały praktycznie materiał ten musi ogarnąć sam. No, tutaj bym mrugnął i powiedział, że w zasadzie to jest coś, co student powinien móc robić, ale rozumiem, tak? W niesprzyjających warunkach trudno. Mnie było też to trudno zrobić. I ja uciekałem od studiów do tego, do fantastyki, do badań nad fantastyką i grami wideo, to mnie przytrzymało przez te wszystkie 10 lat, które spędziłem na UJ-cie. I wierzcie mi, naoglądałem się rzeczy na tyle, żeby wiedzieć, że każda z tych historii jest prawdziwa. Nie wątpię w nie jedno słowo, które czytam, bo byłem tam 10 lat, 1/3 swojego życia. Poznałem na wskroś to środowisko. I wiem, że tak, są wyjątki, które są normalne, ale to są wyjątki. Średnia jest taka, jaką w tej chwili czytam. Rozumiem, że na wykładzie nie da się przerobić wszystkiego, ale jednak, żeby osoba bez doświadczenia musiała przerobić czwarte materiały, to z kilku przedmiotów naraz, jest to nieludzkie podejście. I to w czasie pisania 3, a tak naprawdę 4 prac. Dopowiem od siebie, że jeżeli są wykłady, to one są po to, żeby ułatwić ten proces niewątpliwie. Studiowałam ochronę dóbr kultury na UJ-cie. Skończyłam licencjat, ale na magisterkę się nie zdecydowałam. Cyrk i poniżanie nas jako studentów jest ponad wytrzymałość psychiki. Sama doświadczyłam wielu przykrych sytuacji. Począwszy od mówienia nam, że ochrona dóbr kultury jest kierunkiem dodatkowym i nierówna się historii sztuki. Och, ten prestiż! I że nam nie warto poświęcać szczególnej uwagi, więc po co tłumaczyć niektóre zagadnienia, skoro nie osiągniemy nic po tych studiach? Słyszycie? Powtarzającą się mantrę? Na trzecim roku deszłam do egzaminu z historii sztuki. Ostatniego przed Kobułą brałam pierwszy termin, w drugim na egzaminie. Byłam sama, usłyszałam na wejściu śmiech dwóch pań mówiących do siebie, po co przyszłam, a później stwierdzenie, no, to dojebiemy takim tematem. Odne, tak? Już słyszę tych profesorów, którzy mówią, no Krzysztof, co ty takim czasem mocnym słowem uderzysz? Jak to tak możesz? Jak to student, dorosły człowiek czasem powie mocniejsze słówko? Jak to tak można? Ale nam wolno! Nam wolno! Oczywiście, że nam wolno! No pewnie, że nam wolno. My jesteśmy wyższa kasta. To cały czas o to samo chodzi, moi kochani. To nie chodzi o kulturę, to nie chodzi o zasady, to nie chodzi o renomę, to nie chodzi o prestiż, to chodzi o władzę, o wulgarną, prymitywną władzę człowieka, który ma większą maczugę, ale nie ma nic więcej w mózgu. I dlatego ma takie kompleksy. To jest jedna z gorszych historii, jakie słyszałam. Przykro mi, że musisz przez to pochodzić. Ha! Na moim roku były takie historie, że tylko 5 osób z 20 poszło na magisterkę. Miałaś wzdryga, jak widzę Grodzko i ten instytut. Nawiasem mówiąc, słyszy się teraz w gronie akademickim, na różnych uczelniach, jak to jest, że studenci nie chcą zostawać na studiach magisterskich? O nie, musimy zwiększyć nakłady na promocję na Facebooku, bo te Facebooki to ostatnio takie modne są, to to musimy coś z tym zrobić, bo dziwna sprawa, że do nas nie chcą chodzić. Ja walę drzwiami i oknami, ja bym jeszcze raz miał to przeżyć, co przeżyłem, albo właśnie słyszeć tego rodzaju chamskie odzywki, nie, no to po prostu moje marzenie, że pójdę w takie miejsce i będę tego słyszał. To wiecie co, to ja już wolę pójść do toksycznego korpo, mieć
paskudnego PM-a, który będzie po mnie jeździł, ale przynajmniej dostawać te 4 czy 5 tysięcy. Tak, aby wolę to, zamiast iść na studia, nie dostawiać nic i jeszcze dostawać w ten sposób po głowie. I ja się nie dziwię studentom, że nie idą na drugi stopień studiów magisterskich. To uczelnia musi zachęcić. A czym zachęcić? Nie tym, że będzie taki ładny prospekt i ten prospekt informacji tam będzie napisane... Ujo, stara uczelnia, prestiż i studium literacko-artystyczne, w którym wykłada Olga Tokarczuk. Nie, wystarczy, tak naprawdę, tak, wykładała to poważnie, to wiecie, nieprzypadkowo, to, że to jest to samo grono, aż to w ogóle nieprzypadkowe. Nie, nie prospekt informacyjny. Tylko taka społeczność, w której będzie się chciało zostać. Taka społeczność, która sprawi, że chce się iść z prowadzącym na piwo po zajęciach. Taka społeczność sprawia, że chce się zostać na zajęciach, wiecie? Magia! Po zajęciach realizowanych dla ochrony dóbr kultury z panem doktorem potrafiłam płakać przez parę godzin przez jego agresywne i chamskie komentarze, które nie były poprzedzone żadną sensowną argumentacją. Tu komentarz do tego, co sobie czytaliśmy w międzyczasie. Warto zaglądać po opisy patologii na miasto tłumaczy. Ja też oczywiście bardzo serdecznie polecam ten profil. Cały czas z niego czytam tę historię. Historia sztuki na UJ-cie to czubek góry lodowej. Tak samo na polonistyce. Tam kadra obmawia mnie już jako doktora. Nie mogłem sobie odmówić przyjemności wysłania własnej historii. Tak, ta jest moja. Pozdrowienia, moi drodzy. Idę po was kiedyś. Ja pamiętam jeszcze jedną historię. Co prawda nie dotyczy ona wykładowców, ale pana pracującego w sekretariacie. Studiując dwa kierunki, przyszłam podbić legitymację na nowy rok chwilę przez upływem jej ważności. Wchodząc do sekretariatu, słyszałam, co to cytat. In extenso, moi kochani. Wy, kurwa, studenci, nigdy się nie nauczycie. Nie mam teraz czasu, dawaj mi to kurestwo. I wyrwano legitymację z rąk. Oczywiście każdy wiedział, że pan z sekretariatu, już nie pracuje, odzywa się do studentów w ten sposób, ale było na to przyzwolenie. Taka miła atmosfera w instytucie. Ja kiedyś słyszałem, jak babka z dziekanatu wrzeszczała na jednego, swoją drogą, z serdeczniejszych profesorów, którego spotkałem na wydziale polonistyki, który był sensowny i może dlatego uciekał stamtąd ile mógł i przy każdej możliwej okazji. Myśmy na siebie popatrywali tak ze zdumieniem, co się w zasadzie tutaj od Janie Pawła i dlaczego, ale nikt z nas nie znalazł odpowiedzi. 10 lat temu wrzuciłem to zdjęcie, studiowałem wtedy historię sztuki na UJ i to był dla mnie naprawdę trudny czas. O. Swoją drogą, te kraty są bardzo znamienne. Właśnie sobie uświadomiłem, że nazwa facebookowej grupy Jestem z UJ-u, ale próbuję z tym żyć, jest bardziej adekwatna i dosłowna niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Potwierdzam i nie zaprzeczam. Tu jest jeszcze informacja dla wszystkich z was. Przeciwdziałanie pomocy. Samorząd Studencki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Możecie się tam zgłaszać, jeżeli będziecie widzieli tego rodzaju sytuacje. Dobrze, że tego rodzaju instytucje i organizacje istnieją. I możecie też wchodzić na miasto tłumacze i pisać tam w tym okienku wasze historie, jeżeli chcecie się podzielić jakąś własną. Nie mogę nawet tego czytać, skończyłam Instytut Historii Sztuki UW i tam zawsze się czułem jak w domu. Wiadomo, zdarzali się lepsi, gorsi prowadzący, słaby program, duże wymagania, ale zawsze czułam się tam bezpiecznie. Bez problemu można było leżeć w domu ku chorym i przełożyć prezentację. Tak jak powiedziałam w czasie sesji, że mam pogrzeb w rodzinie, to po prostu prowadzący kazał mi napisać do niego maila, kiedy będę czuła się na siłach napisać ten egzamin i tyle. A z UJ od znajomych słyszałam w tym czasie takie rzeczy, że nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Dzisiaj zasypiam z płaczem, czytając te wszystkie historie. Widzę w nich siebie i swoich przyjaciół, jest mi po prostu nas żal. Kiedy przyszliśmy na te studia, mieliśmy w sobie tyle zapału i energii. Na trzecim roku wszyscy byli znerwicowani, przestraszeni i zdestresowani. Większość z nas musiała sobie wziąć rok przerwy, niektórzy pomimo wzorowych ocen nie skończyli pisać licencjatu. Nikt z nas nie przypuszczał, że kiedykolwiek będzie musiał powtarzać rok. Nawet zawsze najgorsza była bezsilność, bo pomimo miesięcy przygotowań do egzaminów martwiliśmy się, czy zdamy. W normalnym świecie zastanawialibyśmy się, czy dostaniemy 4 czy 5. Już nie chodzi nawet o oceny, ale o fakt, że tak ciężka i żmudna praca mogła nie przynosić efektów. Ominęło nas tak wiele w życiu przez te studia. Najgorsze jest to, że wciąż musimy sobie radzić z atakami paniki, lękami i nieprzepracowanymi traumami. Opowiedziałem wam w którymś momencie tej mojej bardzo już przydługiej wypowiedzi, że spędziłem 1/3 życia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mam nadzieję, że nie muszę dodawać, że nie jest to przyjemne wspomnienie. I nie jest tak, że nie zdaję sobie sprawy z każdej godziny, która tam była spędzona od pewnego momentu. Ze swojej strony chciałem powiedzieć wszystkim historykom i historyczkom sztuki, to od miasta tłumaczy,
Dziękuję za wiadomości wsparcia dla waszych kolegów z Krakowa. To, że osoby w takiej samej sytuacji z innych placówek mówią: halo, stop, to nie jest normalne. To nie jest normalne. Jest dla mnie budujące, podejrzewam, że dla osób przechodzących przez to również. Cały dzień biłam się z myślami, czy do ciebie napisać, ale postanowiłem, że wyduszę to z siebie. Jestem na pierwszym roku na Instytucie Historii Sztuki UJ i to, co pisały do ciebie inne osoby wcześniej, jest niestety prawdą. Za tydzień mój rok ma sławetny objazd i teraz panicznie boję się tego, że będę musiał z pamięci przy całym roku wygłaszać opis stan badań, fresków, do których od ponad 2 tygodni nie byłem w stanie z koleżanką znaleźć choćby jednego artykułu. Być może dlatego, że nikt nie nauczył ich szukać rzeczonych artykułów w sieci? Być może? Który by chociaż na chwilę o tym wspomniał. Nie wspomnę o tym, że na porządku dziennym u słynnej, tu nazwisko prowadzącej, niestety wyblurowane jest poniżanie studentów i wieczne punktowanie ich niewiedzy obarczone przytykiem do braku inteligencji. Chyba pamiętamy tę historię, już się powtarza, prawda? Widzicie, że jest pewien pattern, że chodzi o kilka osób, które pracują tam od lat, nikt z tym nic nie robi. Właśnie to jest problem główny. Nie instytucja, tylko ludzie, którzy w atmosferze przyzwolenia i tchórzostwa dopuszczają do tego, żeby studenci byli mobbingowani. Nawet jeżeli znajdowały się osoby, które potrafiły odpowiedzieć na pytanie, które często dotyczyły treści, których porządnie nawet nie przerobiliśmy, to zawsze rzeczowna, szanowna prowadząca studziła ich entuzjazm swoimi wypowiedziami. Jakby te studia sprawiły, że non-stop czuję sobie syndrom oszusta, bo czuję, że jeśli się zapytam jakieś nazwisko osoby, która badała dany temat, to będzie jakiś problem. Śledźcie, moi kochani, Instagram Miasto Tłumacze. Myślę, że wiele się możecie dowiedzieć z tych wszystkich historii. Ja postanowiłem przytoczyć je wam wszystkie głównie dlatego, że przeżyłem coś bardzo podobnego. Nie tej skali, w trochę w innym kontekście, jako doktorant, ale zobaczyłem, do czego są zdolni ludzie, którzy kipią z zawiści. I jestem głęboko przekonany, że to naprawdę nie jest kwestia takiej relacji niesymetrycznej nauczyciel-uczeń. To jest kwestia frustracji, narastającej frustracji z własnej niewiedzy, z własnej niekompetencji, z tego, że nauczyciele akademicy również niestety funkcjonują w wyścigu szczurów. Jeżeli nie są dobrzy, to bardzo często się dzieje tak, że ten wyścig szczurów ich zaczyna konsumować. Nie radzą sobie. W związku z powyższym robią najprostszą rzecz, której nauczyła ich wcześniej szkoła. To znaczy, znajdują sobie kogoś słabszego do tego, żeby na nim uskuteczniać bullying. Dobrego, wybitnego wykładowcę i wybitnego zarazem naukowca poznacie po tym, że nigdy nie da wam odczuć braku wiedzy, nigdy nie da wam odczuć braku jakiejkolwiek inteligencji czy dyspozycji umysłowych, nigdy was nie pozostawi samym z problemem do rozwiązania, nigdy nie będzie się wywyższać, nigdy nie da wam odczuć, że ma gorszy dzień, tylko będzie profesjonalny do samego końca, nigdy nie będzie pozamerytoryczny, nigdy nie będzie wykorzystywał egzaminu jako narzędzia do nadzoru, nigdy nie będzie oceniał negatywnie i czerpał z tego satysfakcji, tylko wręcz przeciwnie, uzna każdą dwóję, każdą trójkę za osobisty dramat i przykład tego, że zawiódł. Nigdy, ale to nigdy, ale to absolutnie nigdy nie pozostawi was z problemami psychicznymi, z jakimikolwiek sytuacjami, które wymagają interwencji społeczności. Po tym poznacie wybitnego naukowca. I wreszcie, 10. punkt. Wybitnego naukowca poznacie po tym, że nigdy nie będzie wam dawał poznać się po sobie, po swoich działaniach, po swoich tekstach, po swoim sposobie zachowania i prowadzenia wykładów, że ma gigantyczne osiągnięcia. Może nawet nie będziecie tego wiedzieć. Przez wszystkie lata, jak będziecie go znać, później przeczytacie jakiś wywiad z nim, zobaczycie jakiś jego artykuł i sobie pomyślicie: okej. This is some serious shit. Jeżeli to po tym poznacie wybitnego naukowca. Ja, pochodząc z rodziny, w której dziadek nie mógł się pogodzić z tym, że wystawia studentowi złą ocenę i pytał studentów do późnych godzin, tyle ile mógł i tyle oni, ile oni chcieli, tak długo aż się nauczyli, ucząc ich w trakcie egzaminu, mówiąc: dobra, super, to jest egzamin, ostatnia szansa, żeby się pan tego nauczył, będzie pan inżynierem, tak? Musi pan to wiedzieć. Co mi z tego, że dam panu dwóje i przyjdzie pan mi w drugim terminie za 2 miesiące, kiedy ja będę zmęczony i już będziemy mieć, wszyscy chcieli mieć to za sobą, ja panu odpuszczę. Nie nauczy się pan. To ja wolę pana teraz nauczyć.
Ja nie jestem w stanie, pochodząc z takiej rodziny, nie jestem w stanie na to spokojnie patrzeć. I nie jestem w stanie również patrzeć spokojnie na to, że jest to bezpośrednia konsekwencja negatywnej selekcji do zawodu, która jest już bardzo poważna na poziomie uniwersyteckim, bo przypominam wam, że to uniwersytety szkolą tych polonistów i innych złych nauczycieli, z którymi macie do czynienia potem w szkołach. To oni, tacy ludzie właśnie, którzy się wyżywają, którzy mają tego rodzaju negatywne wzorce i przenoszą na kolejne pokolenie nauczycieli swoje frustracje, swoje kompleksy, swoje niezgrabstwo, swoją niekompetencję. I jeszcze raz swoje kompleksy. Wspomniałem o kompleksach? I to jest najgorsze, ponieważ to dziedziczenie frustracji, dziedziczenie kompleksów i dziedziczenie niekompetencji prowadzi do tego, że jesteśmy cały czas w tej zagłębiającej się spirali, której nie da się przerwać, ponieważ naprawdę trzeba bardzo zdeterminowanego człowieka, nieprawdopodobnie zdolnego, z wybitnym dorobkiem i nieskalaną reputacją i świetnymi plecami, żeby został na uczelni tej, którą kończy. Zwłaszcza jeśli ją jest UJ. Przypominam, ja nie zostałem. Mimo, że miałem zostać. Wyciągnijcie wnioski. I nie bądźcie tacy jak ja. Bo wbrew pozorom, ja przez całe moje studia, co się może wydać bardzo, ale to bardzo niewiarygodne, robiłem dokładnie to, co mi wszyscy mówili. Krzysztof, siedź cicho, nie konfliktuj się, nie mów ludziom, co o nich myślisz, bo miałem do tego tendencję przez całe życie. I okej, skupiłem się na tym, pracowałem merytorycznie. Nie opłaca się, moi drodzy. To, co się opłaca, to dbać o to, żeby społeczność, która otacza was, jak czujecie, że jest toksyczna, zaczęła się zmieniać. Bo to jest w tym momencie najważniejsza rzecz. Nie dla was, tylko dla ludzi, którzy przyjdą po was. Jeżeli nie zaczniemy działać tego ostatniego dnia, ostatniego roku, kiedy mówimy, cześć, idę ze studiów. Okej, proszę, zrób ostatkiem sił jedną rzecz. Może to będzie oczyszczające dla ciebie. Spisz te wszystkie rzeczy. Wyślij do influencerów na Instagramie. Tak jak chociażby do tej influencerki, która nagłośniła całą sprawę. Jeszcze raz polecam Miasto Tłumacze na Instagramie. Wyślijcie do organizacji studenckich. Powiedzcie samorządowi. Znajdźcie ludzi wśród wykładowców, którzy są osobami godnymi zaufania. Powiedzcie im to. I potem trzaśnijcie drzwiami, tak jak zaplanowaliście. Opuśćcie uczelnię, nie wracajcie na nią nigdy. Spluwajcie za każdym razem, jak przechodzicie przed siedzibą uczelni. Okej. Ale nie dopuśćcie do tego, żeby te sytuacje były zagrzebane. Ponieważ strategią ludzi, którzy są profesorami korytarzowymi, strategią tych parweniuszy intelektualnych jest to, że żywią się tajemnicą. Oni żywią się intrygami. Uwielbiają, jeżeli właśnie uda im się umknąć przed sądem społecznym. Uwielbiają tę adrenalinę, która wiąże się z tym, że się wyżywają na innych człowiekach. Musicie myśleć jak socjopaci, żeby zrozumieć, jak działają ci ludzie. I jedynym sposobem na to, żeby to wyeliminować raz na zawsze, jest transparentność, wykorzystywanie sieci do tego, żeby to piętnować i przestać wreszcie chronić nazwiska tych ludzi. Skończmy z blerowaniem oprawców. Blerujmy nazwiska ofiar, je zamazujmy. Natomiast nie ma żadnego powodu, żeby jednego, drugiego i trzeciego i piątego profesora korytarzowego i innego doktora z nadania nie wiadomo jakiego nie piętnować i nie doprowadzić do tego, żeby został zwolniony w atmosferze skandalu i ze sobą zostały mu odebrane uprawnienia dydaktyczne na całe życie. Tak, wiem, to był trudny odcinek dla każdego, coś przykrego, ale czasem jest tak, że nawet nie można się pośmiać. Czasem jest tak, że nawet nie można poszydzić. Czasem po prostu trzeba się oburzyć i powiedzieć enough is enough. I mam nadzieję, że coraz więcej z was słuchających, także tych z was, którzy skończyli studia, będzie nagłaśniało tę sytuację, bo to, że coś się stało 10 lat temu, nic nie oznacza. Być może ten człowiek dalej pracuje na uczelni. Zróbmy badania losów absolwentów ogólnokrajowe. I badania satysfakcji studentów z studiowania, które nie będą zamawiane. Do następnego, oby przy milszych okolicznościach.